Jest mi bardzo przykro, że ten mecz się tak potoczył, bo mówię, może nie wyszłyśmy dobrze w ten mecz, ale od drugiego seta zaczęłyśmy grać naszą siatkówkę i cieszyć się nią i popełniałyśmy na pewno mniej błędów. No niestety w piątym się to nie powtórzyło i mówię, troszeczkę za dużo błędów, ataki w blok, no i skończyło się jak się skończyło, no i zabrakło trochę sił, więc no jest mi bardzo przykro na pewno, bo czułyśmy, że możemy to wygrać dzisiaj. Mieliśmy swoje szanse, nie wykorzystaliśmy ich i taki jest sport, że jak się nie wykorzystuje swoich szans, to niestety przegrywamy. Na pewno dużo wniosków do analizy, dużo pracy przed nami. To jest to, co ja mówiłem na początku, tu nie ma nic nowego, tak? Trochę nas rozłożyło jeszcze do tego, bo mamy 11 w składzie, nie mamy pierwszej libero, nie mamy zmiany na środku. To wszystko powoduje, że no, gramy jak gramy. Na pewno czułyśmy, że ten czwarty set jest tak naprawdę do wygrania, bo on był na przewagi i miałyśmy swoje szanse w górze, nie wykorzystałyśmy tego. Ale mówię, wyszłyśmy bardzo skoncentrowane na ten piąty set, ale dziewczyny naprawdę z Legionowi fajnie zagrywały, fajnie się przesuwały na siatce i myślę, że to zadecydowało przede wszystkim. Nie jest to budujące, na pewno dwa sety, które wygraliśmy, zagraliśmy dobrze. Pierwszego trochę tak po omacku macaliśmy jeszcze z Legionowią, drugi, trzeci dobry, zaś w czwartym od stanu 22-20 straciliśmy, że tak powiem, power, no i to trzeba przeanalizować i iść do przodu. Przed nami mecz czwartkowy i ta Legionowia wygrała z Radomiem, w związku z tym tu nie ma co zwieszać głowy, tylko trzeba wziąć się jutro do pracy, zapomnieć o tym i starać się o punkty z Radomiem. Ta liga zresztą pokazuje, że każdy z każdym może wygrać, więc my nie składamy broni, cały czas chcemy walczyć, cały czas chcemy iść do przodu i te zwycięstwa muszą przyjść, więc mam nadzieję, że będzie to w najbliższy czwartek i na pewno mogę obiecać, że się nie położymy i zrobimy wszystko, żeby zdobyć tu punkty.